Witajcie. Ja nazywam się Ryszard Kowalak i dziś zrecenzuję dla was zestaw z serii Wild Story. Góra Wilka. A oto i nasze opakowanie. Jak widzimy, jest wykonane z niezwykle wytrzymałego kartonu, a na samym środku tradycyjnie znajduje się bardzo interesujący obrazek przedstawiający całą zawartość pudełka. Znajdziemy tu oczywiście też numer zestawu, który jest niezwykle interesujący w związku z na powtarzające się numery 2. Na rogu również jest rzecz, na którą bardzo warto zwrócić uwagę, i jest to mapa, globus z dwóch stron, na którym są zaznaczone kontynenty, na których występuje przedstawione tutaj zwierzę. Z drugiej natomiast strony znajdziemy wiele zdjęć i przedstawień tego, co znajduje się wewnątrz pudełka, oraz zdjęcia przedstawiające, jak rzeczywiście wygląda zwierzę, które jest tutaj przedstawione w formie klockowej. I oczywiście tradycyjnie dla Kobi informacje, ile mamy elementów oraz ile znajduje się tutaj ludzików i jakich. Instrukcja. Znajdziemy tutaj informacje, jakie zwierzę znajduje się w zestawie, oraz bardzo, bardzo ciekawą informację. Uwaga, różne klocki, dzięki której będziemy wiedzieć, że te trzy klocki to tak naprawdę trzy różne klocki, i żeby je odróżnić, ponieważ są bardzo podobne, zostały ponumerowane. Same patenty zastosowane w instrukcji są naprawdę ciekawe i brakuje mi tego w LEGO, ponieważ części, które już są zużyte, już są przyczepione, są zaznaczone takim półprzeźroczystym właśnie kolorem i widać tylko te, które zostały doczepione, dzięki czemu trudno jest bardzo cokolwiek tutaj pominąć. A oto i nasze figurki. Pierwszą z nich jest turystka. Warto tutaj zwrócić uwagę, że pomimo niezbyt interesującego wykonania, turystka ta ma inny niż biały kolor skóry, co w pewnym sensie podświadomie uczy dzieci tolerancji i co bardzo mi się podoba, ponieważ w serii występują ludzie naprawdę wielu, wielu narodów. Tu mamy już podróżnika w tradycyjnym kolorze z obecną importowaną z serii Mała Armia kamizelką, która jest dosyć interesująca, oraz dość ciekawym kapeluszem podróżnika, bardzo popularnym w tej serii. Dodatkowo dostajemy do tego aparat, który możemy poszerzać w ten sposób, by stworzyć aparat z dużym obiektywem, oraz ten dość interesujący element, który wprowadzony w odpowiednim miejscu może służyć jako pojemnik, pas dla naszej figurki. Jest to bardzo ciekawy patent i chociaż sam element sam w sobie wygląda dość kiepsko, to w momencie, kiedy go założymy, zaczyna się już kreować w miarę interesująco. Chociaż oczywiście gwoździem całego programu jest wilk, którego przedstawiałem wam już wcześniej. Ponadto standardowo znajdziemy tutaj także kartę z serii Wild Story, identyczną z tą, którą widzieliśmy w recenzji saszetki. A oto i pierwszy, a zarazem najciekawszy moduł tego zestawu. Widzimy tutaj właśnie przeźroczystą wodę, nad którą unosi się bardzo interesująco wyprofilowana skała. I chociaż niektórych razić mogą te szybkie przejścia z koloru na kolor, całość prezentuje się naprawdę, naprawdę bardzo zjadliwie. Szczególnie podoba mi się patent mocowania drzewek, który umożliwia je wpinanie między study, co jest o wiele lepsze od patentu, który był stosowany wcześniej i który był bardzo, bardzo zagmatwany w użyciu. Kolejnym plusem są te
trawki, paprocie, które tutaj znajdziemy. Nie dość, że są w dwóch kolorach, to jeszcze został wyeliminowany stary błąd Kobi, który polegał na tym, że nie były one giętkie i łatwo było je połamać. Tutaj one są całkowicie giętkie, a zarazem dobrze trzymają się na miejscach. W całym zestawie znajdziemy takich roślinek aż 17 sztuk. 10 ciemnych i 7 jasnych. A oto drugi moduł, który jest niczym innym jak jaskinią naszego tytułowego wilka. I wygląda naprawdę, naprawdę niezwykle interesująco. Zwróćmy uwagę na różnorodność przyczepionych tutaj elementów i na to, jak ciekawie razem się prezentują. Naprawdę brakuje mi tego typu krajobrazów w Lego. Co prawda wiele osób może zarzucać Kobi, że są tu gigantyczne wręcz elementy niektóre, ale zauważmy, że wszystkich elementów nadal jest 200, więc w momencie, w którym mamy 200 elementów, z czego około 30 ma tak wielką wielkość, całość prezentuje się ciekawie. Tutaj mamy przedsmak tego, co znajdziemy w zestawach większych, czyli malutki fragment drzewa. Później, w późniejszych prezentowanych przeze mnie zestawach, z takich oto liści i podobnych kików będzie można stworzyć naprawdę gigantyczne, wspaniałe drzewa. Ostatnim już naszym modelem jest natomiast model najmniejszy, który jest swoistego rodzaju dodatkiem, ale i on oferuje nam coś bardzo ciekawego, a mianowicie jest to patent na grzyby, który udowadnia nam idealnie, że żeby zbudować z klocków, nie trzeba mieć dużego, wielkiego zasobu elementów, ponieważ jest to ten sam klocek, który jest zastosowany do skał, tylko że z większą ilością podstawek i w kolorze brązowym. I prócz przedstawionych modułów znajdziemy tutaj też dwa pnie złożone w bardzo interesujący sposób, które dopełniają klimatu całości zestawu. A oto i nasz kompletny zestaw. Jak widzimy, idealnie pokrywa się z tym, co widzimy na opakowaniu. I przy tym prezentuje się całkiem przyzwoicie. We wszystkich pokazanych tutaj modułach czuć ten leśny, specyficzny klimat, a dodawane tutaj roślinki sprawiają, że wyróżnia się on jeszcze bardziej. I dzięki czemu specyfiką przypomina bardzo wiele wielkich i interesujących mocy z Lego. Oczywiście, czy warto wydać pieniądze, te 45 zł na taki zestaw, pozostawiam wam, ale osobiście uważam, iż ta cena jest jak najbardziej adekwatna, tym bardziej, że absolutnie wszystko oprócz figurek jest tu wykonane perfekcyjnie i nie mam co do tego najmniejszych zarzutów. No cóż, to by było na tyle na dzisiaj. Wkrótce możecie się spodziewać recenzji kolejnych zestawów z serii Weird Story, w których znajdziemy wiele smaczków, takich jak kolejne zwierzęta i między innymi takie oto wspaniałe drzewa. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie na maila i nie zapomnijcie o moim fanpage'u na Facebooku facebook.com/morzestudow.